przełożone zostały Igrzyska Olimpijskie o rok, ale to dodatkowy rok, abyśmy mogli być silniejsi, lepsi, sprawniejsi, abyśmy mogli w szerszym gronie wystąpić na Igrzyskach. No po prostu rok 2020, jakby można powiedzieć, został wymazany i zastąpiony na 2021. Wszystko zostało odroczone o rok. No i trzeba się z tym pogodzić, to jest rzecz, na którą nie mamy wpływu, więc po prostu robić swoje, skupić się i działać. W mojej sytuacji igrzyska, przesunięte rok czasu, bardzo pozytywnie wpłynęły, ponieważ nie miałem tej kwalifikacji i mam jakby dodatkową szansę do uzyskania poprzez starty, mam nadzieję, że się odbędą, które są zaplanowane już od września, jak będzie wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o przełożenie Igrzysk Olimpijskich na 2021 rok, traktuję to jako taką szansę od losu. Jestem jeszcze młodą zawodniczką, wciąż się rozwijam, uczę się. Także traktuję ten rok jako taki prezent, gdzie mogę jeszcze bardziej się wzmocnić i być gotowa na przyszły rok. Miejmy nadzieję, że uda mi się zakwalifikować na Igrzyska i nie tylko zakwalifikować, ale też znakomicie powalczyć. W czasie pandemii przygotowywałem się i trenowałem przede wszystkim w domu. Moje treningi odbywały się w izolacji. Trenowałem przede wszystkim na ogrodzie u rodziców lub też w terenie. Treningi były bardziej takie nastawione na trening tlenowy, na wytrzymałość. Na przerwa była mi potrzebna. Przede wszystkim dlatego, że odpocząłem psychicznie od maty. Przed pandemią były bardzo duże obciążenia na obozach, również startowe. Stąd moje zmęczenie na pewno było duże. Nabrałem takiej świeżości, nabrałem chęci do walki, nabrałem chęci również do jeszcze większej pracy. Jak wiadomo, igrzyska zostały przełożone o rok i ja osobiście uważam, że jest to bardzo duża szansa dla niektórych naszych zawodników. Będą mieli po prostu rok czasu więcej na to, żeby zdobyć kwalifikacje i dobrze się do tych zawodów przygotować. Dlatego mam nadzieję, że wyjdziemy z tej pandemii wzmocnieni, nie tylko psychicznie, ale fizycznie i też wynikowo, ponieważ mamy zdolnych zawodników, perspektywicznych, którzy cały czas jeszcze się rozwijają, idą do góry i nie osiągnęli szczytowych swoich parametrów i możliwości. I tak jak powiedziałem wcześniej, no, liczymy bardzo na to, że będą się pieli, jeżeli chodzi o swoją klasę sportową, jak również miejsca w rankingach, zakwalifikują się na igrzyska i będziemy mogli ich wspierać i podziwiać na olimpijskich matach. W końcu jesteśmy po 3 miesiącach pandemii, w końcu wróciliśmy do trenowania na kadrze. Fajnie, bo tak naprawdę przez te 3 miesiące nie mieliśmy za bardzo z kim trenować, tylko zawodnicy sami gdzieś tam trenowali w własnych klubach. Jak mieli możliwość, to trenowali na siłowniach, mieli możliwość, to gdzieś tam pokątnie trenowali na macie. No ale generalnie przez te 3 miesiące jakby ta ich aktywność treningowa była słabsza. Więc fajnie, że wróciliśmy na treningi do kadry narodowej, na zgrupowania. Teraz jesteśmy w takim pięknym miejscu, Zakopanem. Charakter tego zgrupowania jest bardzo prosty. Rozruszać zawodników po 3 miesiącach słabszych treningów w klubach. Pierwszy okres zgrupowania poświęciliśmy właśnie na różnego rodzaju sprawdziany, testy, tak żeby w drugiej części zgrupowania dostosować program do możliwości i potrzeb zawodników. No i właśnie teraz już bardziej indywidualizujemy trening i kierujemy go
pod poszczególnych zawodników. Tych, na których najbardziej liczymy w kontekście przygotowań do igrzysk olimpijskich i występów w tych igrzyskach. Według mnie jest to ciężki obóz na pewno, ponieważ jest bardzo dużo bodźców, różne formy treningu są, bardziej rozmaite niż te, które miałem w domu, jakie miałem możliwości. No i na pewno jest to też tym uwarunkowane. No i oczywiście to, że trenujemy w grupie, to może w sumie pomaga, ale na pewno człowiek też się bardziej stara, bo jednak samemu jest na pewno ciężej się zmobilizować do tak dużej pracy. Teraz znajdujemy się na Nanosalu. Nie jest to co prawda jakaś wielka góra, ale dosyć trudne jest to podejście tutaj pod tą górę, więc jest to fajny trening, który gdzieś jest taką małą imitacją walki, bo wysiłek tutaj, biegnięcie tutaj, tak, z większą intensywnością zajmuje gdzieś od 10 do 15 minut, tak, więc jakby tyle trwa walka razem gdzieś z jakąś dogrywką, więc jest to naprawdę fajny trening, który tutaj gdzieś nas zbliża do tych walk, do tej imitacji walki, tak? Marysia, tętna, uwaga! Start! Dosz! 31,5. 14,36 zajączek. Ula, dawaj pomiar, uwaga! Drzewo, tętno, uwaga! Dzisiaj mamy dzień odnowy, więc reperujemy naszych sportowców poprzez różne zabiegi, masaże, fizykoterapię, zimnolecznictwo, krioterapia, ultradźwięki. Dodatkowo ich igłujemy, masujemy narzędziami, bańkujemy, więc naprawdę mają duży wachlarz możliwości i bardzo chętnie z tego korzystają. To przekłada się później na to, że nie mają kontuzji i póki co, odpukać oczywiście, żadnej kontuzji nie było. Były jakieś lekkie naciągnięcia, ale nic poważnego się nie stało, więc myślę, że wykonujemy pracę tak jak należy i sportowcy też są zadowoleni. Cieszymy się, że ośrodek w Zakopanem ma do zaoferowania tak dużo dobrych maszyn, dobrego sprzętu, ponieważ jest to bardzo ważne dla naszych zawodników, żeby mają czasami jedno popołudnie, żeby dojść do siebie. We'll be right back.
liczę bardzo, że do tej grupy 23 zawodników dołączą kolejni. Zarząd Polskiego Związku jednoznacznie określił zasady, na jakich kolejni zawodnicy mogą dołączać do tego zespołu treningowego. Trener Błachnio czeka na tych zawodników. Czekamy, chcemy całą szeroką ławą szkolić się, a następnie, kiedy zostaną otwarte hale dla zawodów judo, zwyciężać i pokazać, że jesteśmy dobrze przygotowani.